Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Ponad 4000 zł udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego dla 3-letniej Sary Rachlak, która walczy z jednym z najbardziej złośliwych nowotworów dziecięcych, neuroblastomą. Koncert odbył się w Baranowskiej chacie. Zgromadził sporo osób, które przyszły, aby wspomóc Sarę w jej walce o zdrowie. To dla niej wystąpili młodzi lokalni artyści, a także seniorzy zrzeszeni w chórze Laskowianie oraz młodzież z klubów tańca. Były więc tańce i śpiewy, które płynęły z serca. Pojawił się również znany aktor Stanisław Górka, a także Dariusz Pietrzykowski, tenor liryczny, solista w Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Operze Nowa w Bydgoszczy, Operze Krakowskiej, Operze na Zamku Szczecinie i Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wszyscy ciepło zostali przyjęci przez zachwyconą publiczność. Wydarzenie wsparła wójt gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek. Zawsze jestem otwarta na to, żeby takie wspaniałe koncerty dla dobrych ludzi i z dobrymi ludźmi odbywały się w Baranowie. Jeszcze raz dziękuję ślicznie i zapraszam. Koncertowi towarzyszył kiermasz rzeczy niepotrzebnych, a wolontariusze zbierali datki do puszek. Udało się zebrać ponad 4000. Ważne jest to, że ludzie otworzyli swoje serca. Mamy nadzieję też, że dzięki koncertowi do większej ilości osób dotrze informacja o małej Sarze i o tym, że potrzebna jest jej pomoc. Serdecznie dziękuję wykonawcom, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego, żeby ten koncert mógł się odbyć, no i przede wszystkim wolontariuszom. 3-letnia Sara wciąż potrzebuje sporo pieniędzy na leczenie w Barcelonie. Jak twierdzą lekarze, dziewczynka ma szansę na całkowite wyleczenie pod warunkiem poddania się nowoczesnej terapii. Ta zależna jest jednak od pieniędzy, a potrzebne są spore środki. Na już to około 1,5 miliona złotych. Dla Sary prowadzona jest zbiórka na Się Pomagam, gdzie do tej pory zebrano przeszło 480 tysięcy. To wciąż jednak kropla w morzu potrzeb. W najbliższy weekend w gminie Trzcinica odbędzie się kiermasz ciast. Środki z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na leczenie. Jeżeli ktokolwiek chce pomóc Sarze, zachęcamy do wpłacania datków. Każda złotówka jest ważna.